To ty Batman? No co, ciężkie czasy wymagają ciężkich rozwiązań. Najlepiej 5 zł to ściągnę pelerynę. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcineczku na moim kanale, w kolejnym odcineczku na kanale WTF Klot, gdzie sprawdzamy, czy w ogóle to fajne, czy da się tym bawić i czy ta chińszczyzna, która ma nam zastępować klocki Lego, tudzież uzupełniać, jest bawialna, moi drodzy. No i dziś trafia nam się kolejne, no, całkiem ciekawa, kolejna całkiem ciekawa osobowość, jaką jest Batman Panterka. Figurka ta pochodzi oczywiście z AliExpressu. No i jak tutaj wiemy, raczej AliExpress sprawdza nam się dobrze. Kilka już figurek z Ali sobie przerabialiśmy. Co się stało z tą ostrością? Co jest ostrości? Nie chcesz widzieć tego Batmana, czy co? Ostrość chyba przez chwilę nie chciała widzieć tego Batmana, więc moi drodzy, tutaj oczywiście zawsze bólem jest to, że otrzymujemy te figurki w takich folijkach, nie mamy więc żadnej instrukcji ani nic. Tak jak mówię, figurki już z Ali niejednokrotnie udowodniły, że są dobrymi figurkami i jakościowo, i nadrukowo, i w ogóle, ale powiem wam szczerze, miałem powiedzieć, i tutaj będzie tak samo, ale kurczę, chyba nie, chyba moi drodzy, kurczę nie. Poczekajcie, złożymy sobie tego jakże ciekawego Batmanika, który, no cóż, jak doskonale wiemy, moi drodzy, jest wirus, jest pandemia, jest kryzys, tak? Trzeba sobie jakoś radzić. Mamy sytuację, że wszyscy złole siedzą w domach. Hashtag zostań w domu, hashtag nie wychodź, hashtag nie niszcz Gotham. No i pewnie Batman w tych ciężkich warunkach został zmuszony do tego, by sobie jakoś, prawda, musieć dorobić, jakoś zarabiać. No i wygląda na to, że udał się, prawda, zarabiać na jakieś kamerki chyba, no bo kurde, bez kitu. Tak mi to wygląda. Czekajcie, przyjrzyjmy się, co się tutaj w ogóle wyrabia, moi drodzy. Mam oto pelerynkę. Pelerynce trzeba przyznać wysokie laurki. I przyznam wam się szczerze, czekajcie, tu coś mamy tylko, nie, to był tylko paproch. I przyznam wam się szczerze, że tej figurce to też, ale tej pelerynce trzeba przyznać wysokie laurki. Całkiem ładne centki, wzór się jakoś specjalnie nie powtarza, bo ja nie widzę, żeby, oczywiście, pi razy, nie powtarza się w ogóle wzór, nie powtarza się w ogóle, więc nie jest to tak, że wiecie, mamy centymetr i każdy centymetr jest co chwilę taki sam. Wzór się nie powtarza. Oczywiście zarzut mam taki, że ona jest ciutkę zbyt cienka. W ogóle materiał jest taki sztuczny, mocno, powiedziałbym. Na przykład porównując sobie właśnie Supermana tutaj, no to nie, to Supermana to jest jakościowo oczywiście taka prawdziwa szmatka, a to jest taki, no nie, że może nie lateks znowu, ale taka bardzo sztywna, taka nie średnio fajna. Natomiast jak ona się prezentuje na figurce, zaraz zobaczymy, ponieważ najpierw sobie obejrzymy figurkę. Przynajmniej tutaj ją jeszcze w wersji bez głowy. I w wersji bez głowy, no jest logo Batmana, są wysokie buty, jeden nierówny z drugim, okej. No ale spójrzcie, mamy nie tylko nadrukowane łapy, ale i boki całkowicie. Lego, czy ty to widzisz? Czy ty to Lego widzisz? Halo, chodź tu Lego, zobacz to. To jest, moi drodzy, to co ja mówię też od dawna na moim bazowym kanale, że moim zdaniem to będzie przyszłość Lego, że nie tylko zaczną być zadrukowane łapy, czasem są zadrukowane już tu boki, ale i zaczną być zadrukowane i tutaj elementy. I spójrzcie, Chińczyki, AliExpressy już wyprzedziły Lego w tym temacie. Moim zdaniem to jest przyszłość Lego i tak będą zadrukowane figurki w przyszłości całkowicie. Spójrzcie również tutaj z tyłu, tak jest, nogi, on jest cały zadrukowany. No moi drodzy, ja już nie wiem, czego można chcieć więcej. Jedyne co, to czekać, aż naprawdę zaczną to jeszcze zadrukowywać od środka. Ale już chyba faktycznie bez przesady, moi drodzy. Jest bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o nadruki, bije to Lego i naprawdę jest dobrze. Tym bardziej, że jeżeli się jeszcze przyjrzymy, no to jest to naprawdę ładnie wykonane. Jest to równo, dobrze nadrukowane, kolorystycznie nie razi w oczy, nie jest jakiś, wiecie, nie wiem, serowy żółty, brzydki żółty i tak dalej. Nie, jest naprawdę tutaj okej. No a te, mówię, zadrukowane boki, no pięknie jest. Natomiast jeżeli chodzi o nadruki, jest pięknie, ale spójrzcie, no dobra, tu się nawet tego już nie będę tak średnio czepiał, że spójrzcie, tu jakoś farba mi się trochę na tą nóżkę wylała, ale powiem wam szczerze, te nóżki chodzą zdecydowanie zbyt luźno. Kurczę, no, nie da się zrobić tak, wiecie, ja patrzcie, ja tyrpę palcem i ona, patrzcie, jak mocno leci. Nie wiem, czy w Lego by tak to podziałało, ale możemy się bardzo szybko przekonać, ale wątpię. Widzicie? Tylko jeszcze z większą mocą, muszę naprawdę, muszę walnąć mocno, by ta noga się wzięła, a tutaj, moi drodzy,
leciutko i ta nóżka chodzi. Widzicie, leciutko jadę paluszkiem, ta nóżka chodzi. Leciutko. No niestety nóżki nie za bardzo. Rączki znowu chodzą znowu zbyt ciężko. Nie jest to, wiecie, ta ciężkość, że wyłamujemy go z tego z nóg, ale prawie. Tu już się kręcą, ok, więc tu już się nie czepiam. Narzucamy mu więc pelerynkę i sprawdzamy, jak będzie wyglądał w pełnym tygrysim rynsztuneczku, tak? O, ok, ma narzuconą pelerynkę. A szkoda, że te nadruki będą ginęły tak bardzo pod tą pelerynką, aczkolwiek bok nam cały czas nie ginie. Moi drodzy, wyraz twarzy widzimy również dostosowany do pełni... A nie, myślałem, że to są wąsy, a to nie są wąsy. Myślałem, że wiecie, narysował takie jeszcze panterowe wąsy. No właśnie, bo to pantera bardziej niż tygrys. Spójrzcie, ale taki poważny w miarę ten nasz Batman. No i ma jeszcze swoje nakrycie głowy. Swoje nakrycie głowy, które... Ajajajajajaj! Nie... Wchodzi, ale moi drodzy, ciężko. Aj, dobra, bo ja już się bałem, że nie wejdzie. Weszło, ale bardzo ciężko. I nakrycie głowy, jeżeli chodzi o nadruk, też trzeba przyznać najwyższe noty. Spójrzcie, jak ładnie została wydrukowana, aż po same końce rogów. Tu tylko od środka brakło, ale już nie czepiajmy się Lego, by w życiu tego nie zrobiło. Czy widzieliście kiedyś w Lego tak pięknie zadrukowaną maskę Batmana, bo jakąkolwiek inną? No nie. Natomiast no minusem niestety jest to, o, w ogóle nos jeszcze, no spójrzcie, jeszcze ten nos, jak ładnie wykonany, też zadrukowany. No spójrzcie, tu u góry mamy brzydko wystający element. Kurczę, nie myślałem, że to będzie, wiecie, naprawdę piękna figurka. Nie myślałem, że jakichś takich aż błędów będę wyszukiwał. No i trochę minusem jest to, że ledwo mu weszła. No i właśnie, moi drodzy, ja już bardzo wątpię, że już ją odczepimy głowę od tego. Bo ja ją musiałem naprawdę mocno wcisnąć i już nam nie chce zejść. I już, dobra, zeszła. Ale ciężko. Ja czuję, że kilka razy możemy uszkodzić niestety tę jakże piękną maskę. Troszkę się tego boję i tak jak mówię, tutaj nam, o, ona powinna wejść gładko, a tu musimy naprawdę ją mocno nałożyć, moi drodzy. Ale przynajmniej Batman wygląda ciekawie. Jest jeszcze oczywiście Batarang, który jest już stricte kopią tego, co dostajemy w Lego, więc tutaj się nie ma za bardzo co oglądać, no i podstaweczka jeszcze by nie było. Moi drodzy, co tu dużo gadać. Zazwyczaj figurki z AliExpress wypadają naprawdę przepicko, wypadają dobrze, są ładnie drukowane, są dobrze zrobione i tutaj jest naprawdę dobrze. I właściwie kolejne są tylko bardziej prezentacją ciekawych postaci, niżli, wiecie, testowaniem jakości. Chociaż niestety ta figurka trochę tą teorią zachwiała. Zdecydowanie zbyt łatwo uginające się nogi. Tutaj ta niedoróbka u góry. Wiecie, to dalej są takie minusy, że ta figurka i tak ma 9 na 10, nie? Ale kurczę, no. Ale moi drodzy, nie można jej odmówić tego, że spójrzcie. Nadrukowane boki, przepięknie zadrukowana cała postać. Ta pelerynka mogła być lepsza, ale się czepiać nie będę. Na półce zrobi to fenomenalne wrażenie. Bawić tym też się można. AliExpress jak dla mnie kolejny raz udowadnia swoją świetną jakość. Cóż, ciężkie czasy, Batmanie, radź sobie jakoś. Ja sobie życzę, żebyś sobie tam świetnie jakoś ten kryzys przeżył. Donata ci nie rzucę, bo sam potrzebuję pieniążków na chlebek, więc nie dostajesz Donata, ale pomimo tego, że trochę zachwiał ten Batman, to wiecie, statusem AliExpress zawsze jest dobry, to i tak dalej jest dobrze. I dalej, no może nie 9, ale solidne 8 na 10 jest. A gdyby ten model faktycznie miał tych chwiejnych momentów, serio? Mógłby być nawet na poziomie Lego. Dzięki za kolejny wspólny odcinek. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych oczywiście. Byście ich nie przegapili, zostawcie tutaj koniecznie subskrybencję. A jeśli lubicie Batmana, no cóż, na kanał gamingowy was już nie będę zapraszał, bo jak widzicie, już nawet zmieniła się flaga ostateczna szoku, ale na bazowy kanał możecie wpadać, tam również było pełno Batmanika. Ja wam dziękuję za kolejny wspólny, mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcineczkach. Baaa!